Cześć widzowie! Latając z regionu 2001 CN i wykonując zadania dzienne na Battle Passa, przy okazji trafiło mi się całkiem interesujące starcie z tym oto graczem z klanu Prosto, Sudem. Wstęp do sytuacji jest taki, że jego wektor z lotu sugeruje, że on chyba chce uderzyć na tą grupkę bombowców moich tutaj. Ale ponieważ większość z tych bombowców, a właściwie ten na przodzie to Behemoth BV, no to podejście do takiego Behemota to jednak trzeba trochę sobie przygotować i przemyśleć, bo atak na pałę kończy się bardzo smutno. Ja mam tutaj nadzieję, że on jak będzie kombinował z odpowiednim kątem podejścia, to ja go zaskoczę i wtedy spizgam. Oczywiście marne są na to szanse, no ale spróbować zawsze można. Dlatego płciutkim nurkiem nabieram energii i przy okazji udaję, że ja tam chcę spaść na kogoś u dołu, ale cały czas oko trzymam na niego, po to, żeby go tak znienacka od dołu wziąć i sieknąć. Może się nie skapnie. Ach, skapnął się. No dobra, trzeba najpierw ominąć czołówkę. Snaprol i obroty lotkami oraz machanie kursorem myszy w kółku powoduje, że przeciwnik mnie nie trafia. No i z splitesem zaczynamy przechodzić do manewrów. On to próbował sztuczki zrobieniem Immelmana ze skręconą przepustnicą, tak żeby jego nos opadający na mnie wycelował, ale ja tą sztuczkę znam, no i się nie dałem zrobić. I teraz w takie opadające nożyce trochę przechodzimy, trochę climbing spiral, trochę rolling scissors. No generalnie każdy z nas próbuje jakąś przewagę uzyskać. Tutaj coś tam się na nim błysnęło, ale obrażeń to nie dostał. Niestety walka nastąpiła w chmurach i to bardzo przeszkadzało, ponieważ ciężko było określić wektor lotu przeciwnika, ponieważ ja nie widzę sylwetki samolotu. Tu się jeszcze coś ode mnie przypałętało, jakiś P-51. No, ten to na pewno za Regiano 2001 nadążył w manewrowaniu. No i znowu przeciwnik próbuje te same sztuczki co poprzednio, ale teraz widzę, że mi się uda nos opuścić przed nim i go tam trafić. No i tak też się stało. Dostaję serię po silniku i zostaje podpalony. Ale niestety, akurat tutaj wraca P-51 i w ostatniej chwili fraga mi podkrada. No ale tak czy owak, pojedynek był już w tym momencie wygrany. A tak starcie wyglądało z perspektywy Suda. Ja nagrywam to z powtórki serwerowej, także dokładnie widać, w którą stronę on się patrzył. No to lecimy. Jak widać, on jest w pełni świadomy tego, że ja się zbliżam, także cały mój plan z zaskoczenia go pójdzie na marne. No i widzi, że ja się zbliżam, więc splitesem nawraca na próbę na czołówkę, no i próbuje mnie tam od czoła sieknąć, ale split, ja z naprolem mu się wywinąłem, no i teraz on zrobił splitesa i mnie szuka. W przejściu opadających nożyc się minęliśmy, teraz próbuję climbing spiral ze skręconą być może przepustnicą, tak żeby nos opadł w moim kierunku, no ale ja to widziałem i po prostu ominąłem. Kolejne przejście przechodzące w opadające nożyce. Teraz się widzę, Hinerikowi trochę posiłkuje. Przechodzącym w Running Scissors. To moje pierwsze trafienie.
ale jak widać nic nie zrobiło, a na powtórce serwerowej, no to tutaj jest jego model obrażeń, który byśmy widzieli, gdyby coś mu się stało. No ale serwer uznał, że nie UV. Ale walczymy dalej. Kolejne przejście. Tutaj dość blisko go minąłem, ale niewystarczająco blisko, żeby strzelić. O, tutaj jakieś tam draśnięcia dostał. Pytanie tylko, czy ode mnie, czy od tego P51. No, ale i tak nie jest to nic poważnego. Tu chyba skręcił przepustnicę, bo tak dźwięk coś się zrobił. No tutaj znowu nic nie dostał, ale w tym momencie to już chyba został podpalony, tak. No ale przylatuje P51 i go podkrada. No i tak też się sprawa zakończyła. Ale jest całkiem sympatyczny ciąg dalszy. Zaraz to zobaczycie. No mianowicie przeciwnik, zamiast się tam, jak to często bywa, pultać i oburzać, no to po prostu pogratulował. No, w rzeczy samej całkiem fajne, choć krótkie starcie to było. No i z takimi graczami to aż przyjemnie się w powietrzu ścierać i potykać. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. No i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć.